W dzisiejszych czasach to każdy może być pisarzem, dlatego że zamieszczamy posty na Facebooku, na Twitterze, komentujemy. Można złapać się za głowę czasami, patrząc na styl, na to, w jaki sposób ktoś pisze, albo czy kogoś obraża, czy też nie. Jesteśmy też fotografami, bo przecież każdy ma telefon komórkowy i może nim robić zdjęcie. Zgodzą się ze mną moi goście? Fotografami możemy powiedzieć, że może być każdy, ale tak naprawdę, żeby zrobić udane, dobre zdjęcie, to potrzeba jednak zdecydowanie czegoś więcej. Czego dokładnie, Edyto? Trzeba przede wszystkim to kochać, też trzeba mieć jakąś, posiadać na pewno wiedzę. I o tym wszystkim dziś sobie powiemy. Spojrzymy właśnie okiem fotografa na świat. Świat, który raz jest słoneczny, raz jest śnieżny. W każdym razie mamy nadzieję, że macie jakieś ciepłe miejsce. My rozgrzejemy was audycją, porozmawiamy o Starogardzie. Edyta Lichy i Krzysztof Krajnik będą dziś moimi gośćmi. Grzegorz Kochański, witam i pozdrawiam. Każdy jest w czymś dobry, nawet jeżeli wydaje wam się, że w czymś dobrzy nie jesteście, to i tak musicie znaleźć sobie coś, w czym jesteście. Na przykład w długim spaniu, w gotowaniu, w jedzeniu, albo na przykład umiejętność chodzenia tak, aby się nie przewrócić, kiedy jest na dworze ujemna temperatura. Pierwszy śnieg, pierwszy pocałunek, pierwsze święta, miłość, pasja, satysfakcja, zacięcie. Pamiętacie, jak to u was się zaczęło, jak to wyglądało? Ten pierwszy raz, kiedy cyknęliście zdjęcie i powiedzieliście: tak, to jest właśnie to, co chciałabym robić. Edyta. No, u mnie, Grzegorzu, to trzeba było się cofnąć do lat dzieciństwa. Ja miałam 8 lat, niespełna 8 lat, jak złapałam w rękę pierwszy raz aparat, zmienę. No i po prostu zrobiłam pierwsze zdjęcie, potem drugie i tak szła klisza za kliszą, bo to jeszcze była analogia. No i tak wywoływałam i coraz bardziej w to się zagłębiałam. I zostało mi to do dzisiejszego dnia. W 90-tych latach na komunie dostawało się aparat Kodaka, taki oczywiście z kliszą, z dwiema bateriami, i wtedy zdjęć nie można było robić sobie od tak, byle jak, czyli na przykład z hot dogiem, z kanapką. Tak teraz wygląda dzisiejszy świat. Tutaj każde zdjęcie było traktowane indywidualnie, nie można było tworzyć aparatu. Mam wrażenie, że teraz pewne rzeczy, choć są bardzo powszechne, też mniej je doceniamy. Krzysztof, który jest, no nie wiem, czy współpracujecie ze sobą, czy działacie niezależnie? Współpracujemy ze sobą w Starogardzkim Towarzystwie Fotograficznym, którego jestem prezesem, Edyta jest wiceprezesem w tym stowarzyszeniu. I pracujemy również poza stowarzyszeniem, czyli robimy różnego rodzaju projekty niezwiązane ze STF-em fotograficzne. Pomagam Edycie po prostu, która ma swoją działalność typowo fotograficzną i się tym zajmuje na co dzień. Czyli Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne to jest organizacja, która zrzesza ludzi, którzy fotografują coś konkretnego. Ile jest takich osób? To jest organizacja, która zrzesza wszystkich miłośników fotografii, fotografowania. Są u nas zarówno fotografowie zawodowi, którzy zajmują się tym na co dzień, ale są też amatorzy, pasjonaci, dla których jest to bardzo ważna część ich życia. Niektórzy fotografują po prostu dla czystej przyjemności. A czy ty jesteś profesjonalistą czy amatorem? Jak byś się ocenił? To jest bardzo trudne pytanie. Ponieważ tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie jest granica między amatorem a profesjonalistą. Całe życie się uczymy tak naprawdę i tak naprawdę trudno bardzo powiedzieć, kiedy dochodzimy do takiej granicy, która gdzieś tam zaznacza się jako profesjonalizm. Bo mam wrażenie, Krzysztofie, że jeżeli dojdziemy do tej granicy, no to wtedy już chyba osiągnęliśmy wszystko i dokładnie. Możemy spocząć na laurach. I ja mówię właśnie też w ten sam sposób, że jeżeli zrobię już takie zdjęcie, które mnie naprawdę zadowoli, to przestanę fotografować. Edyta, ty masz oko, które na pewno w jakiś sposób uzewnętrznia się na zwierzęta, na czyjąś krzywdę. Mieliśmy okazję poznać się i współpracować. No dość przykra sytuacja, nie będę jej cytował na antenie, ale na pewno nagraliśmy fajny materiał wideo i robiliśmy coś w szczytnym celu. Bardzo dużo jest takich akcji, a wiadomo, że gdzie zaczyna się pasja, tam też kończy się dość często ekonomia. Jak to wygląda w waszej sytuacji? Czy da się zarobić na byciu fotografem? To znaczy, trzeba umieć to oddzielić, hobby od pracy, tak? Na przykład ja, pracując z ludźmi, uwielbiam fotografować dzieci. Typowo portrecistką jestem, czyli sesje rodzinne, sesje ślubne. Jeżeli współpracuję z STF-em,
To oczywiście tak, wyjeżdżamy w różne plenery, współpracujemy z Urzędem Miasta, współpracujemy z różnymi gminami, z ESCEK-iem, z OSIR-em, z HDS, dobrze chyba powiedziałam. Możesz pan powiadać głośniej. Tak. No po prostu współpracujemy sobie z wszystkimi ludźmi, jeżeli jest taka potrzeba. O współpracy z miastem też powiemy, bo ta współpraca i pomysł i umiejętności zaowocowały właśnie czymś, co zostało wydane. Ale mam wrażenie, że trochę tak przewrotnie odpowiedzieliście na moje pytanie, bo czy da się w końcu zarobić, czy nie? Niektórzy robią akurat coś, czego nie lubią i wtedy ta praca nie daje przyjemności. Jeżeli skupimy się na tym, co lubimy, tak jak wszyscy, którzy się pojawili w tym studiu, to na pewno żyje się łatwiej i lepiej. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. W każdy piątek, no czasami też w poniedziałek, tak to bywa, dlatego że musimy wyrobić nadwyżki programowe w końcówce tego roku. Dziś Edyta Lichy i Krzysztof Krajnik, fotografowie, fotografka, fotograf, odmienia się słowo? Może być fotograf. Tak? A jak do ciebie mówią przeważnie? O, ta paparazzi. No, też tak bywa. Żądna krwi musi zrobić super zdjęcie, bo wiadomo, że sprzedaje się tylko to, gdzie jest przemoc, agresja i inne takie sprawy. Nie zawsze, bo ja jestem bardziej łagodnym człowiekiem. Nie rozumiem. Lubię agresji. I sami wybieracie to na spotkaniach stowarzyszenia waszego, nie wiem, zacnego grona. Pytanie, kiedy to towarzystwo fotograficzne w Starogardzie powstało? Ile osób w tej chwili działa? Jakie zdjęcia robicie? Czy tworzycie też jakieś prace? Czy może wydajecie gazetę? Czy pracujecie niezależnie dla jakichś tytułów? Towarzystwo powstało w 2009 roku, latem, we wrześniu zostało zarejestrowane. To jest pełna nazwa, to Starogardzkie Towarzystwo imienia Pawła Strejlała. Towarzystwo to tak naprawdę dokładnie samo sobie ustala to, co chcemy robić. Czyli generalnie sami, każdy z fotografów ma swoją działkę, załóżmy, którą się zajmuje. Nie narzucamy z góry, że wszyscy musimy robić to samo, ponieważ każdy może mieć swoją po prostu pasję, którą po prostu ukochał i robi to, co kocha. My Powiedz mi, czy to jest tak jak w redakcji na przykład, że jest rano kolegium i rozdzielasz zadania jako szef i mówisz tak, ty będziesz fotografował dzisiaj martwą naturę, budynki, jakieś ciekawostki na mieście? Nie ma czegoś takiego. Czasem jest tak, jeżeli mamy jakieś wydarzenie konkretne do sfotografowania, to ustalamy takie rzeczy. Czyli na przykład robimy, nie wiem, biegi chociewskie i na przykład ustalam coś takiego, że mówię, słuchaj, żebyśmy wszyscy nie stali w jednym miejscu, no bo zdjęcia będą wtedy wtórne, no to umówmy się, że ty będziesz stał na mecie, ja będę stał gdzieś tam, a ktoś inny pojedzie autem, po to, żeby po prostu mieliśmy bardzo różne relacje z tego samego wydarzenia i żeby później ten materiał był spójny. Wszyscy pojechali w jedno miejsce. No właśnie, dokładnie. Tego chcemy uniknąć. To znaczy imprezy też się nakładają niekiedy na siebie, więc dzielimy się, tak? Na przykład jedni jadą do Owidza, drudzy zostają w Starogardzie, a jeszcze inni na przykład jadą gdzieś tam, no powiedzmy... No zupełnie inne miejsce. Mam nadzieję, że słysząc naszych gości odłożyliście telefony komórkowe gdzieś na bok i myślicie o tym, żeby zakupić sobie profesjonalny aparat. Jeżeli dołączyłbym do waszego towarzystwa, no to co zyskam? Czego się nauczę? Co mogę też wnieść? Bo wiadomo, że chodzi o relacje i doświadczenia takie wymienne. To znaczy tak, chciałbym z góry powiedzieć, że szukamy ludzi z pasją, ale taką ugruntowaną, bo często jest tak, że przychodzą ludzie, którzy dopiero sobie kupili aparat i myślą, że się dużo nauczą i traktują nasze stowarzyszenie czy nasze towarzystwo jako warsztaty fotograficzne. Tego chcemy uniknąć, ponieważ tutaj nie chodzi o to, żeby nauczyć kogoś fotografować, bo od tego są warsztaty, najczęściej płatne niestety. Można się indywidualnie umówić z naszymi członkami i takie rzeczy również możemy zrobić, ale zasadniczo ci, którzy chcą dołączyć do nas, to już są ludzie z pewną ugruntowaną jakąś wiedzą. To są ludzie, którzy już potrafią fotografować. Czyli trochę trudniej jest może z nimi współpracować, bo już mają jakiś drill, jeśli chodzi o pracę. Może tak, ale z drugiej strony odchodzi nam cała masa tutaj tego wstępu, czyli tych podstaw, które tak naprawdę za każdym razem musielibyśmy powtarzać od początku, tak? A jeżeli przychodzą do nas ludzie, którzy już mają pojęcie o tym, co robią, to w tym momencie jest nam dużo łatwiej wejść na wyższy poziom. Bywa też tak, że przychodząc do nas, myślą, że to jest też jakiś punkt taki zarobkowy. No niestety, my nie zarabiamy w naszym STF-ie. Daj spokój, jeżeli twoje zdjęcie pojawi się w National Geographic, no to myślisz, że nic z tego nie będzie?
No może będzie, ale wydawienie na razie. Nie wszystko robimy w życiu dla kasy. Jeżeli tak chcielibyście dołączyć właśnie do Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego, to zgłoście się do Edyty, do Krzysztofa. I w jaki sposób jeszcze? Można przyjść po prostu o godzinie 18 we wtorek do Starogardzkiego Towarzystwa Kultury i tam 90% powiedzmy będziemy, jeżeli chyba, że mamy jakiś plener w terenie, ale jeżeli jesteśmy na miejscu, to można zawsze spróbować o godzinie 18 w każdy wtorek i na dole można zapytać w recepcji i tam pokierują. Macie profil na Facebooku? Oczywiście, że tak. Mamy aktywną stronę, na której regularnie ukazują się materiały. Na Facebooku jest fanpage Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne, wystarczy wpisać. No i są tam aktualnie wszystkie materiały dostępne. Jest kontakt mailowy do nas, także można śmiało napisać. O, właśnie, miałem jeszcze spytać, bo profil oficjalny naszego urzędu zamieszcza codziennie zdjęcia, na przykład wita się z mieszkańcami, pozdrawia, ktoś uchwycił piękny zachód słońca. Czy tam też pojawiają się wasze zdjęcia? Raczej tak. Tak, bardzo często pojawiają się zdjęcia nasze, czy innych członków Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i cieszymy się bardzo z tego, bo to jest fajna współpraca. Dzięki temu jest promocja nas jako fotografów. No i cieszymy się, że również strona Urzędu Miasta też w jakiś sposób może się promować i to jest obopólna taka korzyść. A nie obawiacie się, że skończą wam się ujęcia? Raczej nie. To nam nie grozi chyba. Nie, no miasto Starogard się cały czas zmienia, jest coraz więcej, tak naprawdę kwitnie, można powiedzieć, niedługo znów wiosna i co roku mamy właściwie nowy materiał, który pozwala nam tutaj budować bogate portfolio, także myślę spokojnie, jeszcze na wiele setek lat tutaj wystarczy tego dla fotografów dla nas. Słyszałem, że miasto również wspiera pewne inicjatywy i o tym powiemy sobie za chwilę. Teraz Edyta mówi, zostańcie z nami. Zostańcie z nami, zapraszamy. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś mówimy o tym, czego w radiu nie widać, bo to teatr wyobraźni. Mówimy o zdjęciu. Aby robić zdjęcia, wiemy już, że warto jest robić to profesjonalnie i wiedzieć, jakie światło, jakie ustawienia. Tego wszystkiego jest mnóstwo. Jak sprawdza się na przykład w ruchu, w nocy. Nie chciałbym mieć za sobą takich prób. Edyta je ma. Ma również próby walki o dofinansowanie, bo prezydent Starogardu wspiera również inicjatywy artystów, muzyków, rzeźbiarzy, fotografów także. Opowiesz coś więcej na ten temat? Tak jest, jak mówisz, oczywiście. Postanowiłam złożyć wniosek o stypendium prezydenta miasta Starogardu Gdańskiego. No, złożyłam ten wniosek i oczekiwałam troszeczkę czasu. No i przyznano mi stypendium. Stypendium kulturalne, po prostu na jakiś projekt. W nagrodę za ładne zachowanie. No nie kulturalne. Wiem. Musiałam przedstawić pomysł we wniosku, co chcę zrobić, tak? Powiedz dokładnie, dlatego że słuchają nas ludzie, którzy być może także pójdą w twoje ślady. Pobrałam wniosek ze strony Urzędu Miasta, wypisałam go, napisałam w projekcie, że chciałabym stworzyć album o tematyce Kociewia, no i po prostu go wydać. Mówisz w czasie przyszłym, a ten album jest już wydany. Jest już wydany, tak. Czy mogę go zobaczyć? Bardzo proszę. Kolorowy album w formie kwadratowej, dobrze mówię? Kociewie w obiektywie. Edyta Lichy, czy jesteś dumna, jeżeli twoje nazwisko pojawiło się na albumie? Tutaj oprócz fotografii są też krótkie opisy tych sytuacji. Czy to jest tylko Kociewie, czy też pojechałaś gdzieś dalej? To znaczy nie. To jest, skupiłam się bardziej na naszym regionie kociewskim, na Kociewiu. Jestem dumna, po prostu zrobiłam coś, o czym zawsze marzyłam i myślę, że nie było to łatwe, bo to wiadomo, pierwszy raz robiłam, ale już za drugim razem będzie chyba o wiele łatwiej. Ja widzę, że na okładce jesteś ty, a na rewersie jest Krzysztof, czyli to jest zawsze taki dobry duch, albo jedno wspiera drugie, albo odwrotnie, czyli tak jak mówisz. Podejrzewam, że tak samo jest w STF-ie. Pamiętajcie o tym, że od nowego roku rusza ponownie rekrutacja. Jeśli chodzi o album, to powiedz mi, do kogo on trafił? Gdzie go można nabyć, zobaczyć, wygrać, dostać? Trafił, no, do wielu ludzi na pewno, ponieważ prócz stypendium od prezydenta miasta otrzymałam też wsparcie z naszego starostwa, z powiatu. Też otrzymałam pewną kwotę pieniędzy na ten album.
No i muszę powiedzieć, że 250 sztuk albumu zakupiło samo starostwo. 70 sztuk jest w moim posiadaniu. No i myślę, że jeszcze tutaj Urząd Miasta też będzie chciał zakupić, bo już słyszałam taką wzmiankę, że coś takiego nadejdzie w przyszłym roku. No musimy trochę popracować, aby promować Kociewie, aby osoby, które przyjechały do nas, powiedziały jo i zatrzymały się, zachwyciły i wracały nie tylko myślami, ale także na przykład we wspomnieniach albumu Kociewie w obiektywie Edyta Liche. Polecamy w takim układzie. Krzysztofie, powiedz mi, czy kolejne projekty podobnego typu macie gdzieś na uwadze? Oczywiście, że tak. Środowiskowy Dom Samopomocy? Cały czas współpracujemy bardzo ściśle ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Bardzo fajnie nam się układa ta współpraca. W samym tym roku 2021 mieliśmy dwie duże wystawy związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Jesteśmy cały czas z nimi w kontakcie. Też uzyskaliśmy dofinansowanie. Chata Kociewia się nazywała ta organizacja, która udzieliła nam dofinansowania na kwotę 5,5 tysiąca i myślę, że bardzo fajnie to wyszło, ponieważ powstała właśnie z tego wystawa, która teraz sobie właśnie wędruje po różnych instytucjach i jeszcze powstanie album właśnie, który będzie właśnie podsumowaniem całej tej wystawy, więc bardzo fajnie wydana ta kwota była. Troszeczkę wam współczuję, dlatego że dziś o naszą uwagę walczy obraz ruchomy, telewizja, billboardy, banery, to wszystko gdzieś tam po prostu jest duże i agresywne, a takie zdjęcie, no, trudniej wyróżnić. Też powinniście w jakiś sposób no, pozmieniać pewne sprawy i tak robicie. Jak dostrzec zdjęcie czy reprodukcję i gdzieś rozklejać na mieście, na słupach oczywiście legalnie? Są różne pomysły, są różne propozycje tak naprawdę. My i tak mimo wszystko uważamy zawsze, że obraz, fotografia, która tak naprawdę istnieje no, od ponad 100 lat, mimo wszystko cały czas zajmuje swoje miejsce i godne jest to miejsce. To nie jest tak, że film wyprze tak do końca wszystko. Może jesteśmy trochę tradycjonalistami, konserwatywni jacyś w takich swoich poglądach, ale póki co widzimy, że fotografia ma się świetnie. Biliardy fotografii powstaje cały czas na Instagramie, są wrzucane w Facebooku. Jest tego naprawdę multum. Zrobić dobrą fotografię, wyróżniającą się fotografię na tle tych pozostałych, to jest sztuka tak naprawdę dzisiaj, a film? Film tak naprawdę również będzie istniał oczywiście i ma swoje jakieś tutaj niezaprzeczalne atuty względem fotografii, ale często, gdy na przykład rozmawiamy z klientami, zdarza się tak, że rozmawiamy przedstawiamy, jak wygląda ta sytuacja, klienci mówią, że oni jednak wolą zostać przy tradycyjnej fotografii, czyli niektórzy nawet nie biorą tego filmu, a biorą tylko fotografię, więc generalnie jesteśmy spokojni o to, że tutaj nasza pasja tutaj się nie zmieni i będziemy cały czas ją kultywować i zawsze warto, uważam, tutaj postawić na dobrą, sprawdzoną fotografię. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Rozmówcy są dzisiaj po raz pierwszy, więc na pewno z kolejnymi audycjami będzie lepiej i ciekawiej, mamy nadzieję, bo będziecie mieli dużo do opowiedzenia w przyszłym roku. Edyta zapomniała się pochwalić, że jej prace zostały dostrzeżone. Nie wiem, jakaś nagroda się pojawiła. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Bo ja tak za bardzo nie lubię się chwalić. Ale to jest właśnie ten czas i miejsce. Tak, tak. Po prostu nikomu nie mówiłam, wysłałam no, kilka zdjęć wykonanych w Grodzisku Owic na konkurs fotograficzny, no i mówię, nikomu nic nie powiem. No ale jakoś tak przyszło, że otwieram maila i gratulowali mi, bo zostałam wyróżniona spośród 11 255 chyba tak fotografów z całej Polski. No ucieszyłam się, tak, dla mnie była to duża nagroda niż tam jakaś rzeczowa. Książka to książka, można powąchać, można popatrzeć, można po... O, mogę? Już. Proszę. Demonstruję. Można zrobić też o tak. Ha, z telefonem tego nie zrobicie. A można też sprezentować komuś na gwiazdkę. Gwiazdka już tuż, tuż. A to jest bardzo fajny, miły prezent. Według mnie może się usiąść przy kominku pod kocykiem i powspominać. A podejrzewam, że niektórzy
w tych miejscach byli, mają jakieś fajne wspomnienia. Album do nabycia? Można nabyć u mnie, kontakt na Facebooku lub telefoniczny. To też dobra okazja, by dołączyć do STF-u i na przykład również dostać wsparcie i taki album wydać. Może nie taki sam, ale o czymś innym. Oczywiście, że tak. Zapraszamy. Już od nowego roku, pierwszy wtorek po nowym roku, już będziemy się spotykać o godzinie 18 w Starogardzkim Centrum Kultury. Każdy chętny, który czuje tą pasję, jak najbardziej jest zachęcany do przybycia na takie spotkanie, gdzie się dowie więcej szczegółów. Ja mam prośbę, wejdźcie na profil facebookowy Radia Starogard, polubcie nasze zdjęcie, przyjrzyjcie się Edycie oraz Krzysiowi i gdy na mieście zaczepią was i poproszą o zdjęcie, zgódźcie się bez żadnych oporów. Życzę wam dużo energii, dobrego oka, inspiracji, bo inspiracją jest otoczenie, no i tego, abyście mieli coraz to lepsze aparaty i no nie wiem co jeszcze. Przede wszystkim dobre oczy. Dobrego światła. O, właśnie. Uprzejmie dziękuję. Edyta Lichy, Krzysztof Krajnik byli dziś naszymi gośćmi w programie Porozmawiajmy o Starogardzie.